Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciów, witam cię w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. No i co, słuchajcie, trzeba lecieć po nasz Glade i zobaczymy, czy nas wtedy wpuszczą do miasta. Znaczy, to myślę, że muszą, nie? Jakby już bez przesady. Muszą, ale jeszcze jedna rzecz, bo sobie przypomniałem. Zanim pójdziemy do miasta, cofnijmy się w dwa miejsca. Pierwsze, cofnijmy się do tej jaskini, w której byliśmy z... O Jezus, nie pamiętam, jak on się nazywa. Po te ciała. Ale nie po, my nie pójdziemy tam po ciała, żeby była jasność, prawda? To my nie po to. My pójdziemy, bo tam, z tego co pamiętam, były rudy do wydobycia. Jeśli dobrze pamiętam. A dostaliśmy kilof, więc myślę, że to jest idealny moment na to, żeby to zrobić po prostu. Natomiast, co jeszcze? To... Czekaj, czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Co jeszcze? Oprócz tego, zajdźmy sobie na plażę i spróbujmy jednak to ciało... Wziąć ze sobą, no temu starszemu panu, przynajmniej tam Ezekielowi, przynajmniej troszeczkę pomożemy. Dalej, a tu jest chyba ten krąg, z którego możemy się teleportować. Czy nie? Dajcie znać, bo ja nie wiem, jak ten krąg powinien wyglądać. Tu było, jak dobrze pamiętam, coś do wykopania, czy nie? Kurwa, jest problem. Tu na pewno są groby. Ale wydaje mi się, że tu było coś do... O właśnie, no mówię, że tu coś było przecież. Mówię przeca. Podłup. Samorodki dwa. No zawsze to coś. Dobra, tu nic. I level nam się wbił też, a to też się przydaje. W sumie zajebiste jest to według mnie. A. O-o. Mamy problem, słuchajcie, mamy problem, zbugowała mi się gra. Dobra, słuchajcie, udało mi się wrócić. Już obłupałem sobie te samorodki. 3 samorodki w sumie dostaliśmy, czyli tak naprawdę z tego jednego miejsca, które nam się zbugowało, był jeden. Ale wiem już, dlaczego się zbugowało, bo za szybko chciałem, za bardzo klikałem, no i po prostu zbugowałem. No i tyle. Co mogę wam więcej powiedzieć? Natomiast my udajemy się tutaj na dół, na wybrzeże. No i co? No zobaczymy, czy to ciało... No leży dalej, no ewidentnie leży. Ale oprócz tego, że ono tu leży, to ja widzę, że tu się topielce zrespiły. No właśnie. O kurwa, jaki ten topielec jest mocny! No nie! Zabił mnie topielec! Trzymajcie mnie, a nie mam tu zapisanej gry! Ja pierdolę! No i dobra, słuchajcie, po raz trzeci jesteśmy w tym miejscu. Chciałem powiedzieć, że tym razem gra mi skraszowała, jak tu trafiłem, więc musiałem znowu zrobić te złoża żelaza i tym razem nie mamy z nich nic, więc jest po prostu super. Jest po prostu super. Zapiszę sobie grę, zanim pójdziemy do tych topielców, żeby zaraz znowu nie było afery, że zginę z dupy. No, jest mi... Nawet nie wiecie, jak takie rzeczy na mnie działają, nie? W sensie, to jest moment, w którym ja już jestem wkurwiony, po prostu, jestem już zirytowany, nie? Bo najgorsze, co może być, jak nagrywacie, to jak gra wam z dupy przestaje działać, albo nagrywanie się crashuje, albo cokolwiek innego robi się z tym nagraniem, bo wiecie, macie poczucie takie, że o, już się część rzeczy zrobiła, już jest w porządku, nie? Już żeście przeszli kawałek czasu swojego, poświęcili i nagle coś nie działa, nie? Jest po prostu masakrycznie. Ja nie lubię marnować czasu po prostu, więc jak mam opcję, żeby coś działało albo żeby coś nie działało, to wątpię, żeby coś działało. Dobra, tymczasem bijmy sobie tego topielca. Wiem, że będzie ciężko go zabić z tego łuku, no ale cóż. Wolę to zrobić z łuku, aniżeli go bić tak po prostu, bo on ma bardzo duży damage. Swoją drogą, jak na topielca, to nawet zaskakująco duży. Kurwa, tam jest jakiś topielec morski jeszcze. No nie chcę jego bić, tylko tego. No tu trzeba chyba bliżej podejść. Dobra. Aż się boję, jak ten tyle wytrzymuje. To co będzie z tym topielcem morskim, który tam stoi? Który wygląda na dużo, dużo bardziej zajadliwego. Dobra, mamy manę w razie czego. Zapiszę sobie tą grę tutaj po zabiciu tego pierwszego.
i wejdziemy w niego twardo, znaczy, no, nie będziemy w niego wchodzić, po prostu wjedziemy w niego, no, rozjedziemy go, no, nie wiem, co z nim możemy zrobić, nie wiem, utopić go, chociaż on jest morski, więc szanse marne, ale może warto spróbować. Natomiast mamy na pewno lodowe strzały, więc trzeba będzie je użyć. No. Logro? Tylko proszę, nie wywalaj się teraz. Please. Jasper, modlitwa. O, dziękuję. No jeszcze kawałeczek. Superancko. Dobra, czy tu się coś więcej zrespiło? Zniszcz gniazdo. Okej, to tak to działa. O, szlak. O kurwa! Co to było? On mnie na trzy hity wziął. To ile ja muszę mieć... Jaki ja muszę mieć damage, żeby go porobić, ty? Bo na ten moment to będzie ciężko cokolwiek. Zniszczmy sobie to gniazdo na pewno. Nie wiem, wejdźmy może tutaj. Nie wiem, no z tej perspektywy to go raczej nie trafię, co? Pytanie, czy jestem w stanie go lodową strzałą trafić z takiej odległości. Nie zmarnowałem jej, prawda, w ten sposób. Nie zrobiłem tego. No trudno, trzeba będzie z nim potańczyć. No biegnij, Marvin! Biegnij! No nie, kurwa. No nie! No jak on mnie... Ja pierdolę, jak ja mam to niby zrobić? Ja to przyszedłem pomóc, bo ten stary dziad nie ma szans tutaj sam. A co dopiero ja? Znaczy, odwrotnie. Ja nie mam tutaj szansy, co dopiero ten stary dziad. Kurde, no jak im tu pomóc, no? Myślę, może jakąś inną magią, no nie wiem, nie? Tylko jeden... No właśnie. Nie bardzo mam czym mu tu pomóc. Czym go dojechać, żeby... Kurna, no jest lipa, szczerze mówiąc. On za dużo bije, nie? Gdyby nie to, że on tyle bije... To nie byłoby żadnego problemu. Ale to żadnego problemu by nie było wtedy. Bardziej, że on ma jakiego dodża w ogóle. Ty, co jest? Ja mu nie jestem w stanie nawet nic zrobić z łuku. Musiałbym go magią cały czas bić chyba. Jestem w stanie mu zadać dwa hity magią, uciec. Wrócić, zadać mu dwa hity magią, uciec. Czyli jak zadam mu dwa hity magią i będę próbował uciec. To on się wtedy odnowi. A ja bym go spróbował w ten sposób zrobić. O, albo jak on będzie tam na dole w sumie to. Musiałbym go trafiać. To nie jest takie proste, chociaż... Ej, zadaję mu damage cały czas. No może nie cały czas, ale... Ciekawe ile expa za niego dostanę, jak 200 to żart trochę. Bo strzał to zużyje, nie wiem, z 50 na niego chyba. Ej, ładnie idzie, dobra, to mamy przynajmniej motyw jak to zrobić. O ile on się zaraz ze smyczy nie zerwie i nam tu nie wybiegnie. Najgorsze jest to, że on mnie ma na 3 hity, nie? To jest taka lipa. Że to po prostu fest, ale dobra, no idzie, idzie jakoś. Dobra, jeszcze, nie wiem, 10 hitów, może mniej, no. Może teraz chyba z 5. To trzeba trafiać. To jest główny mój problem. Bo gdyby nie to, że nie trafiam tymi strzałami, to byłoby git, nie? 170 doświadczenia za... Nie, no żarty chyba. Nie, no to chyba żarcik jakiś malutki, co? No to jest 170 expa za takie monstrum.
Dobra, zniszczmy to gniazdo. Może się tu nie zrespią tym sposobem następne. Bo tutaj za winklem już chyba nic nie ma, nie? Nie, już nic nie ma, dobra. Mułowy Mirt tu jest jeszcze. Bo jej zwłok, jak rozumiem, nie mogę przenieść, nie? Żeby mu pomóc. Mułowy Mirt jest gdzieś tam i tu. No dobra, ja bym sobie to chętnie zebrał. O, wystarczy, że podpłynąłem do tego, no to nice. Tu bym chciał też podpłynąć. Nie wiem, czy ten mułowy Mirt coś tam daje, ale no spoko. Jest not bad. No ale dobra, no topielca morskiego żeśmy pokonali, ale kurwa, powiem wam, że no nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, że on będzie aż tak mocny, nie? Aż tak mocny. Bo serio to już... Nie wiem, nie? To już nie wiem. To był hit fest. Dobra, czekajcie, ja sobie tylko tak, użyję sobie tej runy teleportacyjnej, ją mam na szóstce. Podejdziemy tutaj i teoretycznie powinno nas to tepnąć w dobre miejsce, ale... W sensie do Silbach, ale... Żeby nas to tepło tam, gdzie byśmy chcieli, żeby nas tepło... to nie mamy takiej pewności, więc... Najzwyczajniej w świecie trzeba gry zapisać, podejść i wtedy się teleportować, bo ja nie wiem... Te czaszki tutaj i to wszystko, to na pewno jest to, gdzie ja bym chciał się teleportować, ale dobra, zobaczmy. Wybierz lokację, wybrzeże topielców. A. Ja się mogę tylko tu teleportować. Tak, bo to jest wybrzeże topielców, gdzie ja jestem. Wioska, mgliste, winnica, wilki. Aha, bo tu nie ma opisu tego. No dobra, no trudno. No to zdupiajmy. Nie, no myślałem, że może się teleportujemy stąd jakimś cudem. Ale widzę, że nic z tego, szkoda. No bo wydaje mi się, że wybrzeże topielców to jest to tutaj, nie? Może ja się mylę? Może wybrzeże topielców... A nie, wybrzeże topielców jest tu obok chyba. Ale dziwne, że nam pokazuje jedną lokalizację. To wygląda tak, jakby to było... Teleportowanie się pomiędzy tymi kręgami, a nie teleportowanie się z kręgu do jakiegoś konkretnego miejsca. Wręcz powiedziałbym, że wydaje mi się to nawet bardziej prawdopodobne, że pomiędzy kręgami można sobie tej runy teleportacyjnej używać. I to ma chyba większy sens nawet. No, dlatego mamy tylko to wybrzeże topielców, bo to pewnie będzie ta krypta właśnie. No szkoda trochę. Bo liczyłem, że może dużo szybciej polecielibyśmy do Silbach. No ale no dobra, no trudno, no to przecież się przebiegniemy. Jaki problem, no? Jaki problem? Najważniejsze, że a. Zrobiliśmy obie misje dla tego starszego wioski, dla Albina, Aladyna. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że oczyściliśmy drogę wybrzeża. Które na pewno się przyda oczyszczenie go dla tego starszego pana Ezekiela, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to według mnie on na 100% byłby martwy już. Na 100%. A przy okazji mamy jeszcze do sprzedania to zielsko, nie? Tylko nie wiem, czy ja będę w stanie gdziekolwiek go sprzedać komukolwiek. Więc trzeba tak, wiecie, się rozejrzeć. Nie potrzebujesz przypadkiem nie czegoś? Potrzebujesz przypadkiem czegoś? Na zapasy nie mam co narzekać. Mam jeszcze kilka worków scalonego mięsa, kaszy i pieczywa. Co do narzędzi, no z tym jest gorzej. To znaczy? To znaczy, że dostawa spóźnia się do mnie już drugi tydzień, a kamienie młyńskie są tępe jak sługusy Morisa. Parę dni dłużej i będę musiał mleć zboże ręcznie. No przykro mi, przydadzą ci się te młotki? Nie znam się na młynach, ale może przydadzą ci się te młotki. Mają ostre końce. Mógłbyś spróbować naostrzyć nimi kamienie. Młotki? Tak długo na nie czekam. Ile za nie chcesz? 50 sztuk złota. Ile ty byś za nie dał? 50 spróbujmy najpierw. 50 sztuk złota. Dasz 50? Nie wiedziałem, że ostatnio tak podrożały. No rynek bywa brutalny. Rynek bywa brutalny. Mogę ci dać 40 sztuk złota. Resztę odłożyłem sobie na parę ziół leczniczych.
Płać wszystko, albo nie mamy o czym rozmawiać? W porządku, niech będzie 40. W porządku, niech będzie 40. Dobra, słuchajcie, zawsze to jest 4 dyszki, nie? Zawsze to jest 4 dyszki. Jakby na to nie popatrzył. A czy tutaj coś mogę komuś sprzedać? Czego tutaj węszysz? Spadaj! Czego tu szukasz? Odejdź. Dobra, tu farmer i farmerka, to tu raczej nic. Na pewno tam mówili, żeby na polu szukać tych farmerów, którym można to opchnąć. Zielsko, nie? Ale czy to się tak uda, to ja nie wiem. No trudno, no trzeba biegać od chaty do chaty po prostu, no. Siemano, Finia. Co się dzieje? A nie, tutaj nic. Farmer? Wstawaj, wstawaj, bo chcę z tą pogadać. Hej. Zaproponuj zioło. Stary, a może tak chwilka przerwy? Tylko 5 złotych monet. Interesy z tobą to czysta przyjemność. No i pięknie. Polecam się zgłosić do Rasko. Jestem pewien, że wykupiłby wszystko, co masz. Rasko. Ja go znajdę. Rasko. Nic mi to nie mówi, tak szczerze mówiąc. Rasko. Gdzie on może być? Bo tu... Nie, to jest Remi. Remi. Mięso kreto szczura, 5 sztuk. Dla ciebie. Dzięki. Mięso ścierwojada. O kurwa, ja mam tyle mięsa? Masz. No dobra, a wilka ile mam mięsa? 5 tylko, dobra, to mięso wilka sobie akurat zostawię. Zajebiście. A jeszcze mógłbym od niego sobie coś kupić. Poczekaj. Remi. Pokaż towary. A nie, on ma tylko gotowe potrawki. No dobra, trudno. Chciałem, że będę mógł od niego jakieś warzywa kupić, ale w sumie to normalny szukałby u rzeźnika warzyw. Tak sobie myślę teraz, nie? To normalny szukałby u rzeźnika warzyw. U rzeźnika? To nie warzywniak, kurwa. Co ty tam robisz? Czego tu szukasz? Czego tu szukasz? Odejdź! A z Paulusem? Kurwa, z nikim tu pogadać nie można. Rozsądnie. Z nikim tu pogadać nie można. Ten Dismas? Kto to wbiegał? Dismas! Stój, bo chcę pogadać z tobą, no. Chwila. Wydobywanie złóż, pokaż co masz. A on miał kilo, ale za 45, no to trochę drogo. Ruchy magicznej rudy można u niego kupić. A farmer. Hej. Hej. Kupić ją. Widzę, że się napracowałeś. Chcesz może sobie odpocząć? Tylko 5 złotych monet. Właśnie tego potrzebowałem. O tak. No i nice. Bo pytanie, gdzie ten Rasko jest? Który to jest Rasko? Goniec to niech sobie tu będzie. To jest Kazem, farmerka, Timo. Rupert. Hej. Ruperta może? Nie. Lea to nie. Farmer, Anna, Wiktor. Sander, Fabio. Werin. Ezekiel. Wiem, że będę mógł mu przekazać to, że... Dobra, trudno. Ale o! Może u naszych... Aha, bo ich tu nie ma teraz. Myślałem, że będę mógł od nich kupić sobie co nieco. Jeśli chodzi o... ładniki. Nie potrzebujesz może przypraw? Nie potrzebujesz może przypraw do swoich potraw? Tak się składa, że mam przy sobie worek czerwonego pieprzu i od razu pomyślałem o tobie. Myślisz, że pianę łazęgą robi różnicę, czy gulasz jest doprawiony lub nie? Oni tylko patrzą na to, czy jest wystarczająco dużo mięcha. To wszystko. A może po prostu chcesz mi powiedzieć, że nie smakuje ci mój gulasz? No przyznaj się. Skądże znowu? Chodziło mi tylko o... Wynoś się stąd, bo mi podłogę brudzisz. No i lipa. No co ja wam powiem. Bo tu mamy konie, tu mamy jakiegoś farmera. Nie widzisz, że... Tu mamy jakiegoś farmera. No i jest przypał. Jest przypał, bo nie wiem, komu mogę jeszcze to sprzedać. A, może ja sobie w ogóle drzemnę do rana, co? Może byśmy sobie drzemeczkę do rana w sumie rzucili, jak tu jesteśmy i tak już. Nie ma większego znaczenia.
A my będziemy mieć przynajmniej feeling, że wszyscy są na miejscu, nie? No bo wiecie, bo tak to oni są pochowani po tych chatach. Zagadywanie z nimi jest dość uciążliwe wtedy po prostu. Z Ezekielem nic nie możemy gadać, więc nawet nie próbuję. Na pewno z Bastianem by się przydało pogadać. Hej. Jaja ścierwojada. A nie, nie mam. Pokaż mi. Pokaż mi towary. Potrzebuję. O kurwa, jakie to drogie jest. Marchewka w miarę tania i pietruszka w miarę tania. Dobra, to marchewki kupię od niego trochę. Ryb mogę nakupować w sumie. To wszystkie ryby kupię. Trochę pietruszki. Dynia jest tańsza? Nie. Lino, ale drogie strasznie, co? Jabłko też. Kurwa, kto by to pomyślał, że to takie drogie wszystko? Panie kochany. Dobra, topór zwykły sprzedajmy. Pałkę sobie sprzedamy. Patrzę, co ja mu mogę jeszcze tu opchnąć w sumie. Dziemu to raczej nic już w zasadzie z tych rzeczy, które tu mam. Raczej nie. Grog co daje? Od nowe many 25, to się przyda. No dobra. Petrom to jeszcze temat jest otwarty. Więc nie próbujmy tutaj nic za wiele. Rupert jest. Jak się nazywał tamten, którego mieliśmy iść? Ja, Rick. Rick, Rupert. No prawie to samo. No tu mamy Gabriela, Kazema, Farmera. To nie... A może Farmer będzie chciał kupić? Ej, ty. No nie będzie chciał chyba jednak. No czy z Uwe coś do pogadania mamy? Nie, dobra. Farmerka to raczej nic. Thorsten? Ej, nie ma takiej rzeczy, której bym... O nie. Kurwa. Czas na mnie. Nic tu nikt nie... Nie chce naprawdę? Ej, ty. Chcę być silniejszy, no to nie. Może ten pasterz coś będzie chciał. Handlujmy. Pewnie. O nie, on tylko rzepę ma. Weź sobie tą rzepę i wsadź sobie ją w buty, gościu. Naprawdę. Zastanawiam się, komu ja tu mogę to sprzedać jeszcze, no. Ja już przeszedłem praktycznie wszystko. Ej, ty. Ola. Pokaż, co masz. On też ma tak drogo wszystko, ja pierdolę. Same zarobasy, no. Same zarobasy, słuchajcie. Same po prostu zarobasy. Chociaż Rick podejrzewam. Rick podejrzewam, że... To nie będzie ten myśliwy któryś? Tu chyba nikogo nie ma, nie? Raczej nie. Dobra, może z Kurtem. Może Kurtowi coś możemy opchnąć. Nie możemy. Nie podoba mi się to. Dobra, tu jest jakiś ziomek jeszcze, który się myje. Może on coś będzie chciał. Rasko. To był on? Podobno jesteś... Tak, to Rasko, nie Rick. Kurwa, co ja pierdolę. Podobno jesteś zainteresowany pewnym towarem. Zależy, co takiego masz na myśli. No zielsko, no. Bagienne ziele. Wcześniej mnie zaciekawiłeś, mały. Ale teraz masz moją pełną uwagę. Ile chcesz za skręta? 15, 10, 5? 10. 10. 6. 8. 8. 5. 6. Niech będzie. Zgoda. Miło prowadzi się z tobą interesy. Nawiasem mówiąc, czyj to towar? Wolę nie zdradzać swoich źródeł. No dużo chciałbyś wiedzieć, a z takiego źródełka. Proszę, jesteś tu od niedawna? Widzę, że szybko się uczysz. Gdybyś jeszcze kiedyś miał jakieś skręty na zbyciu, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobra, mam dla ciebie więcej. Mam dla ciebie więcej skrętów. A, nie mam już, dobra. I u niego mogę sobie handlować, jakbym miał bagienne ziele jeszcze. No to dobrze wiedzieć w sumie. Co mi zostało z tych rzeczy, które ona mi tam dała, bo ja już nie pamiętam. Czekaj. To tę torbę czerwonego pieprzu. Ta torba czerwonego pieprzu mi została. I nie wiem co jeszcze. A mam 98. Nie, 88 złota. Nie widzi.
88 złota, więc jeszcze troszeczkę. No tam torbę czerwonego pieprzu bym musiał komuś opchnąć, hey, ale ty. Chyba nie ma komu, nie? Chyba nie ma komu. Ale dobra, pójdźmy sobie jeszcze sprzedać, słuchajcie, te skóry, które mamy. Czy tam, nie pamiętam w sumie, co u niego można sprzedać. Pamiętam, że można u niego sprzedać, ale co, to już nie pamiętam. Więc sprzedajmy po prostu sobie te rzeczy u Kardena. Karden. Skóry i futra. Młodego dzika, proszę bardzo. Wilka, proszę bardzo. Szura, proszę bardzo. No i zawsze to jakiś tam hajsik wpadł. No, levela dalej nie wbiliśmy. Ile brakuje w ogóle do następnego poziomu? Gdzie tu jest to? A tu. Kurwa, 1400 expo, 1300 expo w zasadzie. To jeszcze dużo przed nami. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.